Mateusz celnik. Człowiek z bardzo trudną przeszłością, ale jednocześnie, który bardzo zakochał się w Panu do tego stopnia, że aż napisał o nim dzieło. Chciał przekazywać innym solidną, dobrą prawdę o Jezusie Chrystusie. Chciał przekazywać swoją wiarę. Chciał widzieć jak najwięcej ludzi, którzy uwielbiają imię Jezus, którzy mówią: Jezus jest moim Panem, mojego domu, mojej rodziny, mojej pracy. Oddaję Ci wszystko, Panie Boże. To jest na Twoją chwałę. Chcę Tobie służyć. Chcę być z Tobą. I moi drodzy, wielokrotnie jako ksiądz byłem świadkiem takich rozmów w różnych miejscach, że no, kiedyś to w kościele były tłumy. 400 osób do pierwszej komunii. Pierwsze piątki to trzeba było przeganiać między konfesjonałami młodzież. A teraz? No właśnie. Nasza parafia ma 30 lat. Rzeczywiście były rekordy popularności liturgii niedzielnej. Były dzikie tłumy. I pierwsza myśl, jaka mi się dzisiaj rodzi, to jest pytanie, gdzie są ci ludzie? Ci, którzy jak tłumnie wbili o drzwi kościoła i chcieli uczestniczyć, gdzie oni dzisiaj są? Co się z nimi stało? Bo to, że nie ma młodych, to nie ma dzieci tych, którzy byli 30 lat temu. Gdzie oni są? Co się stało? Gdzie my, jako wierzący, czy może jako kapłani też odpowiedzialni, gdzie popełniamy błąd? Gdzie oni są? Czemu te ławki są puste? I tylko dzisiaj. To jest bardzo trudne pytanie i nie chodzi też, żeby kogoś oskarżać. Ale skoro jest ten sam Bóg, tak samo kochający, skoro jest ta sama Ewangelia, nic się nie zmieniło, jest ten sam Kościół Święty, to gdzie są ludzie? Gdzie są uczniowie Jezusa? Co się stało, że ich tu nie ma? Jaki popełniamy błąd? Bracia i siostry, pierwszym z takich punktów, które dziś Duch Święty pokazuje mi bardzo jasno dzisiaj, to, że gdyby Jezus żył w dzisiejszych czasach i stosował te same metody ewangelizacji, co kiedyś, to by Go znowu ukrzyżowano albo ukamienowaliby Go. Z tym poziomem świadomości, który mam dzisiaj. A co robił Jezus? Jezus chodził do domu największych szumowin i jadł i pił z nimi. Pomyślcie sobie, że jako ksiądz chodzę w gości do największych szumowin, jak to niektórzy mówią. Do ludzi na największym marginesie i sobie kolacyjki z nimi jadam. Co byście o takim księdzu pomyśleli? Co byście o takim księdzu pomyśleli? Co chodzi, sobie kolacyjki jada w szemranym towarzystwie? Jeżeli, bracie i siostro, rodzi się bunt w Twoim sercu, ten bunt też się rodził, ale u tych, którzy nie zrozumieli Jezusa. Bracie i siostro, czy my jesteśmy jeszcze uczniami Jezusa, skoro się oburzamy na to? Czy jeszcze jesteśmy posłuszni Ewangelii, czy też stwarzamy Kościół jeszcze świętszy od Kościoła Jezusa? Od tego, jak Jezus głosił Ewangelię, jak Jezus spotykał ludzi. Są bardzo trudne słowa, oczywiście. To nie był jedyny sposób, który Jezus używał. Ale On chciał się spotykać z grzesznikami. Jeżeli przychodzisz dzisiaj na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, to bracie i siostro, pierwszym uzdrowieniem, jakie Bóg chce Tobie dzisiaj dać, jeśli Mu uwierzysz, to przede wszystkim
uzdrowienie Twoich oczu, żebyś zobaczył brata i siostrę, który nie zna Jezusa. Tego gościa, który siedzi pod budką z piwem dzień po dniu i którzy wszyscy, którzy na zakupy idą, mijają go i patrzą pogardliwym wzrokiem. To ten menel. Z tego to nic nie będzie. To jest pasożyt społeczny. Siedzi i pije. Jezus dzisiaj chce uzdrowić Twoje oczy, bo Jego Słowo jest zawsze święte i zawsze mocne i zawsze działa. I jeżeli wyciągnął Mateusza jednym prostym zdaniem, pójdź za mną, tak samo może zrobić dzisiaj i zrobić z tych, których nie widzisz jakości i nie widzisz w nich człowieka, może zrobić z nich najbardziej gorliwych apostołów, bo jak mówi Słowo, komu wiele przebaczono, ten jeszcze bardziej kocha. Bracie i siostro, Bóg pragnie uzdrowić Twoje oczy, byś zobaczył szansę na ewangelizację, na spotkanie człowieka i ogłoszenie mu dobrej nowiny, bo nie ma większego uzdrowienia niż otworzyć komuś drogę do nieba. Co z tego, że odzyska zdrowie, jak pójdzie zdrowy do piekła? Po co mu to zdrowie? Jezus dzisiaj bardzo pragnie tego, byś prosił Go, by uzdrowił Twoje uszy na swoje słowo, że ta Ewangelia, ona nie jest do kogoś tam, ale jest dzisiaj do Ciebie. Skoro Kościół wybiera na dzisiaj, to jest na dzisiaj dla Ciebie. To Słowo jest do Ciebie. I bracie i siostro, nie czekaj, aż ktoś pójdzie, ktoś powie. Ale to Ty błagaj Boga, by pokonał Twoje kompleksy, by pokonał Twój strach przed drugim człowiekiem. Albo co on powie, a co on pomyśli. To co, proszę księdza, co ja mam pójść i powiedzieć mu, co, Bóg Cię kocha? A wy, dlaczego nie? Dobry początek. Ale zanim pójdziesz i powiesz temu człowiekowi, że Bóg Cię kocha, mimo tego, co się w Twoim życiu wydarzyło, nie akceptuje zła, które jest w Twoim życiu, ale kocha Ciebie jako swoje dziecko i swojego dziedzica, jako swojego ucznia, który trochę ucieka z lekcji, a i tak Cię kocha. Zanim pójdziesz do Niego, bracie i siostro, najpierw stań przed lustrem i powiedz prosto w oczy sam sobie, Bóg kocha Ciebie. I zobacz, czy w Twoich oczach jest prawda. Czy Ty tak uważasz? Czy Ty to czujesz? Spójrz sobie samemu w oczy i nie dziw się, że ewangelizacja może być nieskuteczna, bo czy w Tobie jest żar Ducha Świętego? Czy to jest święty płomień niepokoju zbawczego? Ja się martwię tego człowieka, że nie pójdzie do nieba. Czy kiedyś obudziłeś się rano i martwiłeś się, co masz zrobić, żeby drugi człowiek poszedł do nieba? Żeby te owoce zbawienia, które Jezus wysłużył na krzyżu, żeby one były aktualne w życiu danego człowieka. Wiele osób się szokuje, ale często to powtarzam, że bycie księdzem, jako ksiądz bardzo ciężko pójść do nieba. To jest prawie niemożliwe. W naszym powołaniu jest ogromne ryzyko, bo w momencie, kiedy biskup przekazuje nam dar Ducha Świętego w sakramencie święceń, a potem biskup wystawia dekret na Twoją parafię, gdzie masz pójść i pracować, to w tej parafii jest paranaście tysięcy ludzi, przypuśćmy, jak tutaj. I Jezus zapyta się mnie o każdego z tych ludzi po imieniu. Co zrobię dla tego człowieka, dla tego człowieka, dla tego człowieka, dla tego człowieka? I wyliczy mi te paranaście tysięcy osób i zapyta się, co zrobiłeś, żeby poszedł do nieba? I liczy na Boże miłosierdzie. Robię, co mogę, ale to tylko Boże miłosierdzie się wtedy włączy. Ale gdyby Ciebie Jezus zapytał o Twoich najbliższych, ten najtrudniejszy grunt, o Twoich znajomych z pracy, czy kiedykolwiek powiedziałeś im o Jezusie? A Ty, nie, no boję się.
to dzisiaj mszę z modlitwą o uzdrowienie. Uzdrowienie Twoich warg, żeby się otworzyły. Kim ja jestem, żeby mówić? Kto mnie posłucha? Posłucha. Bo Kościół modli się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. I wasza modlitwa ma sens. Te wszystkie różańce i koronki, one mają sens. Bo my jako kapłani nieraz doświadczamy takich rozmów konfesjonalnych, gdzie przychodzi człowiek i mówi, że nie było go lata w kościele. Ja się go pytam, dlaczego dzisiaj wróciłeś? No nie wiem. I to jest ta sytuacja. To są owoce twoich modlitw. Bo Bóg pragnie, by jego dzieci wróciły. Ale potrzebują świadków wiary, żeby ktoś mu powiedział, przyjdź. Ale ty masz mu tak to powiedzieć, żeby on nie czuł zagrożenia. Tylko poczuł miłość, że jest tu chciany. Że jest chciany w domu swojego ojca. Na kolejnych mszach oraz uwielbieniach z modlitwą o uzdrowienie będziemy starali się wchodzić w głębie przekazu modlitwy Ojcze Nasz. I wierzę głęboko, że Twoja gorąca wiara, która się teraz budzi pod wpływem tego słowa, Twój powrót do Boga Ojca, spojrzenie Mu w oczy, to co Jezus nas uczył, ono sprawi, że otworzysz swoje usta. Bo bracia i siostry, wszystko rozpoczyna się od nas. Mam takie bardzo trudne doświadczenie z ostatnich dni. W gimnazjum teraz prowadzę lekcję na temat zbawienia, co się wydarzyło na krzyżu. I tłumaczę dzieciom, one tam ziewają, albo słuchają, są bardzo różne. I zadaję takie jedno trudne pytanie, na które proszę, by nie odpowiadali, bo zostało w ich sercu. To jedno proste pytanie brzmi: kochane dzieci, pomyśl, czy chciałbyś wierzyć jak twoi rodzice? Czy chciałbyś się modlić jak twoi rodzice? I uwierzcie mi, nie chcielibyście spojrzeć w oczy tych dzieci. Nie chcielibyście. Oczywiście jest parę wyjątków, gdzie dziecko się uśmiecha i kiwa głową, że tak. Ale to naprawdę były wyjątki. Bracie i siostro, otwórz swoje usta i mów swoim dzieciom o Jezusie. Mów o tym, co zrobił w twoim życiu. A jak nie wiesz, co zrobił, to proś Ducha Świętego, by ci otworzył oczy, by ci otworzył uszy na słowo, by ci otworzył usta, uzdrowił je, by zaczął wreszcie mówić. Bo jak nie my, to kamienie wołać będą.